W Polsce, gdyby mnie zabito, to jeszcze więcej osób zainteresowałoby się tym, co robię. A tego nie chcą ani pisowcy, ani Rosjanie. Ale ty chyba sam gdzieś powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że boisz się, ponieważ kiedyś miałeś problem z uzależnieniem i że ktoś mógłby ci podać tak, jest... substancję, od której się uwolniłeś. Myślę, że to jest jedyny sposób, w jaki mogliby mnie skrzywdzić fizycznie nie ściągając od razu na siebie podejrzeń. Tego się faktycznie trochę boję, aczkolwiek no mam nadzieję, że czytelnicy moich książek i w ogóle polscy czytelnicy prasy i odbiorcy mediów są na tyle inteligentni, że gdyby coś takiego zrobiono, to, to też nabraliby podejrzeń.